dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Finisarz wystawy Metafizyka Odniesienia Kobiety Demonicznej od Stanisława Przybyszewskiego do czasów współczesnych. Bardzo proszę, zbliżając miejsca, do przodu są jeszcze wolne krzesła. Dużo Państwa też przyszło, to ogromna radość. Ale też i ważna wystawa, bardzo pięknie oglądana i też niezwykły finisarz. Pozwolą Państwo, że przedstawię gości. Specjalnie z Krakowa przybył artysta, malarz Jacek Sroka z żoną Marzeną. Jest Łukasz Kosowski, również z żoną, kurator jest znany bardzo dobrze. Jest gdzieś Rafał Kosowski, aranżer wystawy, też z żoną, ale nie widzę Rafała, jest Rafał. Jeszcze szczególny gość, pan Jarosław Mikoń, też z żoną, też z Krakowa, który jest filmowcem i który kręci od lat filmy związane z twórczością pana Jacka Sroki. I też Państwo pozwolą, powstanie film z naszego finisarza. Finisarz będzie, jak to zawsze była, troszkę niespodzianką, mam nadzieję, ciekawą. Zaczynamy od czegoś wyjątkowego. Szukaliśmy przez jakiś czas kobiety demonicznej, takiej na żywo, prawda? Bo wystawa w końcu dotyczy kobiety demonicznej. Szukaliśmy takiej wyjątkowej kobiety demonicznej i znaleźliśmy ją tutaj w Olsztynie. Nazywa się Ewa Cichocka. I ona za chwilę w brawurowym, słynnym już swoim wykonaniu tanga Żądzi. Zapraszam.
słyszeli Państwo, nie widzieli Państwo i nie słyszeli o tych zapowiedziach, ale myślę, że bardzo, bardzo ciekawa. 9-minutowy film pod tytułem Seksualność ulicy Kwiatów Polskich. Film, który został zrobiony 2 lata temu około, kiedy już zaczynaliśmy pracę pan Łukasz Kosowski razem z Jackiem Sroką nad tą wystawą. W końcu ten film nie znalazł się w ramach tej wystawy, ale myślę, że będzie ciekawe go obejrzeć. W momencie, kiedy tworzyła się ta wystawa, był taki pomysł, żeby jeszcze on temu filmowi towarzyszył. I ja bym prosiła, żeby troszeczkę o tym filmie, jeżeli to jest możliwe, na chwilę oderwać się od filmowania, powiedział nam pan Jarosław troszeczkę, dobrze? Dobry wieczór Państwu. Chciałem Państwa zaprosić na projekcję filmu, który de facto nie był przeznaczony na tę wystawę, ale niewątpliwie zasługą pana Łukasza jest to, że ten film powstał, ponieważ wstępnie z Jackiem mieliśmy przygotować rodzaj prezentacji multimedialnej, która miała ewentualnie, jeżeli była taka możliwość, zaistnieć na wystawie. Z różnych względów to nie wypaliło, ale natknęło nas to do tego, by przy okazji realizacji materiałów stworzyć coś takiego, co mogłoby przybliżyć twórczość Jacka publiczności, pokazać troszeczkę tą stronę artysty, która w sumie jest nieznana dla ludzi, którzy później oglądają już gotowe prace. Stworzyliśmy, zarejestrowaliśmy troszeczkę materiału. To miała być instalacja, która miała towarzyszyć różnym wystawom. I później z tego tak naprawdę powstał film, a konsekwencją tego filmu w sumie jest coś w rodzaju serialu, którego 4 odcinki chcielibyśmy Państwu zaprezentować dzisiaj na końcu. Także może tyle powiem, myślę, że film sam przekaz dużo powie i nie ma co opowiadać, lepiej po prostu to zobaczyć. Centrum miasta, ale zupełnie odcięte od wielkiego ruchu, od hałasów, trochę zapomniane okoliczności niemalże wiejskie.
pochwaliśmy się Państwa, bo tę grafikę Aquafortem BWA otrzymało do swoich zbiorów. Także to jest jeszcze ogromna radość i podziękowania tutaj. I teraz chciałabym jeszcze, będziemy mieć okazję na samym końcu obejrzeć te filmy poświęcone pojedynczym obrazom, krótsze niż ten, to na to serdecznie zapraszam, ale teraz, ponieważ mamy tak znakomitych gości, ja zapraszam kuratora wystawy i artystę wystawy do takiej opowieści, którą nazwaliśmy sami zresztą, co wymyśliliście, chyba nawet kurator wystawy, kuratora i artysty spór opowiedzi. Chciałabym, żebyśmy wrócili do tej wystawy, którą oglądaliśmy w Olsztynie przez całe 2 miesiące. Ważne, ta wystawa została zorganizowana we współpracy z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, za co ogromnie, ogromnie dziękujemy. Te wspaniałe prace od Wojciecha Bajsa przez Bruno Schulza, Jana Ledensteina, Witkacego, to są właśnie zbiory Muzeum Literatury. Tak jak Wojciecha Bajsa mieliśmy w Olsztynie po raz pierwszy, więc to była ogromna radość, a też zaszczyt. I powiem, że wystawa miała bardzo, bardzo dużą frekwencję. Była odwiedzana przez niektóre osoby, jak mówił, nie jeden raz, a kilka razy, żeby przychodziły tutaj, żeby bardziej zapamiętać, żeby jeszcze raz obejrzeć. Wybudziła różne opinie, też ich dyskusje, czy tak, czy w ten sposób można mówić o kobiecie. Najwięcej z takich dyskusji powodowały cytaty. Ten właśnie cytat, że niektórzy mówili, że w Dobrowiczu można byłoby coś znaleźć innego o kobiecie, a że Przybyszewski to nie tylko tak. Ale to tylko świadczy o tym, że wystawa była problemowa, dobrze zrobiona i że no jeszcze raz ogromne dzięki, że ją mieliśmy w Olsztynie. I teraz już zapraszam artystę i kuratora. Pospierajcie się o tę demoniczną kobietę. Czy ona rzeczywiście demoniczna, czy już nie? I dlaczego? Tak to zostało powiedziane. Tam jeden z panów. Dobry wieczór. Małgosia zapowiedziała, że umówiliśmy się na prowadzenie sporu o kobietę demoniczną. Ale to nieprawda. Nie umawialiśmy się w ogóle z Jackiem na prowadzenie żadnego sporu, bo to mogłoby się przekształcić w taką sytuację sztuczną, wymyślanie argumentów, a poglądy na kobiety, sądzę, mamy identyczne. Więc ja może na początku powiem parę słów o wystawie. Jaki był jej sens, dlaczego postanowiłem poprosić Jacka o współpracę przy jej realizacji. Więc jak Państwo już dobrze wiedzą, pomysł tej wystawy był prosty. Prześledzić dzieje myśli Przybyszewskiego, a przyjmując Schopenhauera, czyli tę wizję kobiety demonicznej, niszczącej mężczyznę, poczynając od przełomu XIX-XX wieku, a skończywszy na tu i teraz, czyli na artystach współczesnych. I sam pomysł takiej wystawy byłby, szczerze mówiąc, dość banalny, gdyby wystarczyło wyszukać w zbiorach muzealnych, a daleko nie musiałem szukać, bo to w zbiorach Muzeum Literatury, te przykłady sztuki, które ten temat rozwijają. I to chyba nie miałoby szczególnego sensu, czy głębszego sensu. Dlatego pomyślałem sobie, że scenariusz wystawy może być tylko wtedy sensowny, w tym wypadku, jeżeli zmienimy pozycję narratora, czyli nie komisarz, który wymyśla scenariusz, wybiera eksponaty, szereguje je, odpowiednio stawia akcenty w tej prezentacji, ale żyjący jeszcze artysta, czyli Jacek Sroka, którego twórczość idealnie do tego właśnie tematu podjętego pasu. Miałem różne pomysły, ale mniejsza z tym, jakie te pomysły zostały odrzucone, ponieważ jest pewna trudność, to znaczy Państwo widzieli niejedną wystawę sztuki współczesnej, która mniej czy bardziej zahacza o pole erotyki, seksualności. I to przynajmniej w moim odbiorze były wystawy w większości nieudane, jak to będzie delikatnie, fatalne. Dlaczego tak myślę?
Dlatego, że na temat kobiet, na temat w ogóle seksualności w życiu człowieka, na temat erotyzmu powinni wypowiadać się w tym wypadku mężczyźni. I tu właśnie już będę kierował te słowa do Jacka. Niezwykle wrażliwi, niezwykle inteligentni i tacy, którzy świetnie wyczuwają granice, do jakich można się posunąć, nawet w konwencji bardzo zjadliwej grotesk, nawet stosując ten klucz ostrej ironii, czy nawet szyderstwa. Mają po prostu tak są dobrze wychowani, mówiąc krótko, że nigdy tej granicy w swojej sztuce nie przekroczą. Podczas zdjęcia artyści współczesni przekraczają z pełną nonszalancją, tworzą rzeczy rzeczywiście fatalne. Nie w sensie artystycznym, tylko w sensie przekazu. Tak płytkie, jednoznaczne, czy wręcz wulgarne, że szkoda nawet o tym mówić. I dlatego też pomyślałem sobie, że poproszę Jacka, żeby zgodził się, żeby on właśnie był w gruncie rzeczy komisarzem czy narratorem tego pokazu. Żeby on osobiście poprzez swoją sztukę wszedł w dialog, rzeczywisty dyskurs z największymi artystami polskimi, począwszy od przełomu XIX i XX wieku, czyli Małgosia mówiła, czyli z Weissem, z Schulzem, z Witkacem, z Wettersteinem, żeby z pozycji właśnie artysty współczesnego, który ten temat świetnie opanował, świetnie go zna, podjął ten dialog. I to była cały pomysł na tę ustawę. Artysta współczesny, przeszłość, konwencja pastiszu, groteski, ironii, wszystko jedno, już mniejsze o precyzyjne określenia. I tyle. I sądzę, że żeby to nie zabrzmiało tak właśnie zupełnie do rodzinnie, ale jednak, że według mnie wśród artystów żyjących, tak chcę cały czas chować Jacka, żyjących, jest to jedyny artysta, według mnie, według mojego rozeznania, który taki spór, taki dialog na temat kobiety demonicznej, na temat seksualności w sztuce może na tym poziomie podjąć. I właśnie ten pomysł realizowany w ten sposób mogli Państwo zobaczyć i ocenić. Mi się wydaje, że oczywiście Jacek tu powinien jak najwięcej Państwu mówić o tym pomyśle i o swoich dialogach z tymi mistrzami, których już nie ma wśród nas. Ale jak myślę, Małgosiu, do tego sporu, który nie jest konieczny, nie musi być gwałtowny, nie musimy się przekrzykiwać czy walczyć na argumenty, powinna włączyć się publiczność. Nie ogromnie ciekawi, jak sztuka Jacka została odebrana, jak zestawienia zostały odebrane, jak te cytaty zostały odebrane i tyle. I jeszcze na koniec może, że to zupełnie będzie takie sentymentalne prawo, że artysta, który podejmuje się w swojej sztuce mówić właśnie na te tematy, musi być nieśmiały. Według mnie Jacek jest artystą bardzo nieśmiały. Koniec. To prawda, że jestem nieśmiały. Ja muszę powiedzieć, że dziękuję za zaproszenie i właśnie dziękuję za Państwa obecność i dziękuję za wystawę. Dziękuję Panu Dyrektorowi Kamili Łukaszu. W ogóle nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać, ponieważ właściwie Łukasz trochę weksuje na mnie, że ja jestem tym kuratorem. To jest nieprawda. To Pan wybrał obrazy i to mnie potem układał, więc właściwie to, jeżeli jest jakaś zasługa moja, to tylko tyle, że te obrazy namalowałem. Jaki jest kontekst, to właściwie też sam jestem tym kontekstem, nie tutaj nie jestem zdziwiony, sam dobrze nie wiem, co o tym jeszcze mam myśleć, powiem szczerze. Ale to jest jedna rzecz, natomiast chcę powiedzieć tyle, że to prawda, że jestem nieśmiały i podczas, kiedy Pani tak wspaniale wykonywała tą pieśń, przypomniały mi się takie opowiadanie Gombrowicza, w którym jest przyjęcie w jakimś domu mecenasostwa czy kogoś tam i w trakcie tego przyjęcia pewien mały chłopiec jest przygotowany do tego, że musi powiedzieć wiersz. No ale coś zachodzi takiego dziwnego, coś się dzieje takiego, że nagle mama z tatą są w jakimś konflikcie. Gdzieś dobywają podniesione głosy, ktoś wybiega, coś spadło, się rozbiło i nagle w gabinecie pada strzał. Cisza. Konsternacja, no wiadomo, coś albo one szczelią, albo ona siebie, albo on i tak dalej. I tak wszyscy biegają, prawda, już wołają tych sanitariuszy.
I wtedy ten mały kobiec wychodzi, kłania się i mówi: skarga rycerza. Skarga rycerza. Znaczy pomyślałem sobie, że rzeczywiście jest tak. To jest jasne, że z kobietami, ja właśnie się, mówiąc szczerze, jak się dowiedziałem, że ma być jakiś spór pomiędzy kimkolwiek, o kobiety jeszcze, to mnie, że tak powiem, jakieś dreszcze przeszły i zimne wody. Pomyślałem sobie, że to zrobić z tym. Ale też zapomniałem, że miałem dojdzie, jestem zapomniany. Już zresztą te dygresje to jest najgorsza rzecz właściwie, to można się przesadzić. To są te dygresje. Zaraz do tego jakoś muszę nawrócić, ale właśnie nie wiem do czego teraz. Ale może mi się przypomnieć jeszcze. Ja chcę powiedzieć tyle, ludzie Państwo, no jeżeli jest coś wspólnego z tymi wielkimi zmarłymi, ja jestem jeszcze właściwie ciągle żywy, tak przynajmniej częściowo, ale właściwie to jest taki aspekt, o którym wcześniej nie myślałem, ale teraz to trochę widzę, znaczy mianowicie jest takie pojęcie, o którego też zawsze byłem odległy, to jest jakiś związek właściwie tych wszystkich artystów z Krakowa. To jest bardzo miasto, z jednej strony, to coś dziwne, bo z jednej strony jest bardzo konserwatywne, nadęte, właściwie jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda prawdziwy Kraków, to powinien o 12 zobaczyć, jak z kościoła Madeckiego wychodzą panie po mszy, prawda, i potem się udają do Nowogrodu, czy gdzieś na te ciasteczko, prawda, i też czego mówią i tak dalej, ale też Kraków miał drugie oblicze, właściwie takie, można powiedzieć, dosyć buntownicze, bo to właśnie w takim mieście odbywały się na przykład demonstracje w obronie Barbary Ubryk. To była taka nieszczęśnica, którą kiedyś w latach późnych, w XIX wieku, zamknięto w jednym z krakowskich klasztorów. No i tam była ogromna ruchawka właściwie, teraz trochę zapomniana. Niektórzy o tym nie chcą pamiętać, inni właściwie wykształtują to jakąś jeszcze inną stronę. I to, co dla tego miasta jest też charakterystyczne, to się łączy trochę z tym występem, to jest właściwie jakieś takie poczucie, które też się pewnie wzięło z tej już setletniej niewoli austriackiej, też mianowicie takiego świata, który jest trochę groteskowy, tak jak wiedeński świat był właściwie też na granicy groteski i ten aspekt był w sztuce, w sztukach austriackich, no i właśnie w Polsce, w Krakowie, bardzo mocny, to są wszystkie znane kabarety i tak dalej, i tak dalej. A także właśnie spojrzenie na świat, które jest no takie dystansujące się, trochę lekkie i właściwie nie ma tej powagi, a jak już ta powaga jest, to zawsze jest złamana czymś, jakimś głupstwem, prawda? I wszyscy ci artyści właściwie jakiś związek z Krakowem mają, poza Rubensteinem, który przynajmniej w Krakowie umarł, właśnie w szpitalu Nowej Kucie, nie ma, że na rękach mojej siostry, muszę tutaj zadarmo w tym szpitalu, tak się zdarzyło. Pozostali mieli związek z Krakowem i ten jakiś taki rodzaj, powiedziałbym, takiego duszka, takiego ducha krakowskiego, coś może w tej sztuce jest. Nie jest naprawdę trudno o tym mówić, bo trudno jest mówić o swoich obrazach, trudno mi jest mówić o kobietach, zwłaszcza, że jest tu moja żona z nami, to właśnie co miałbym powiedzieć, prawda? Właściwie muszę się jakoś trzymać do końca właściwie, bo za tym nie było tak, że do domu porozmawiamy. Natomiast Łukasz Lurę obraz rzeczywiście jest tak, że dla mnie to jest jakiś, nawet dla każdego właściwie, to jest jakiś właściwie jeden z podstawowych, nawet jak się tego nie eksplikuje na każdym kroku, ale artyści przynajmniej mogą to robić, prawda? Mogą o tym mówić. Na drugie, to co jeszcze może powiem na koniec, to co jest właściwie, choćby to też dotyczy nieśmiałości oczywiście. Otóż jest w kulturze francuskiej takie powiedzenie esprit d'escalier, to jest, znaczy dosłownie znaczy duch schodu. To jest ta riposta, która nam przychodzi na myśl, kiedy wychodzimy z przyjęcia, jesteśmy już na schodach i wtedy mówi, kto bym im powiedział? Ale już za późno właściwie. Natomiast artyści przynajmniej mogą właściwie, to jest właściwie wielki przywilej, że mogą w pewnym sensie powiedzieć, no, przemyśleć tą wypowiedź, prawda? Mogą do niej wrócić za 2 lata. Mogą ją zmienić. I to właściwie jest jeden z powodów, dla których nieśmiały człowiek zostaje artystą, prawda? To prawda. To tyle co na razie. No, nie wiem, jak sobie przypomnę, to też. Teraz ja mam coś powiedzieć. Co mam powiedzieć? Może zacznę od Rubensteina, który... To znana sprawa, jest taki cykl Suity Bar, Państwo to pewnie oglądali tutaj.
Można sobie wyobrazić Paryż nocą, Bernsteina, który włóczy się po podziemiach Louvre, fascynuje go Sumerak, Karpagidon, te wszystkie reliefy, płaskorzeźby i tak dalej, z których potem rodzi się jego sztuka i potem te różne lokale, sumuli eufemistycznie podejrzane. I potem spotkanie z Czesławem Miłoszem gdzieś w Salonie Dialogi, który nawiązując do tego cyklu City Bar przedstawiającego te dziewczyny siedzące na narodowych stołkach, no dosłownie rozsypujące się, podzierane jak gdyby z ciała i na naszych oczach przekształcające się w szkielety ludzkie. Miłosz powiedział wtedy, że napisał potem, że wiesz, jak u siebie jest w zasadzie tak ksiądz Baka, to znaczy taki moralista, który bardzo w swojej poezji lubi odokuczać damom, twierdząc, iż powinni wiedzieć, co, cytując z pamięci, śmierć z ich piersiami, biodrami będzie po ich śmierci wyprawiać. Tak to ksiądz Baka pisał, a tak to potem komentował Czesław Miłosz, adresując ten komentarz właśnie do Janka Ehrensteina i do tego jego cyklu City Bar. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wydaje mi się, ale to na przykład moja żona, profesor Kostowska, by tu lepiej coś powiedziała nam na temat Francisco Goi i tego całego nurtu artystów, demonologów, który wyznaczył Witkacy, zaczynając od Goi, a kończył właśnie na Jacku Srocy. Krótko mówiąc, że ci wszyscy demonolodzy, którzy tak okrutnie w swojej sztuce przedstawiali kobiety, są największymi moralistami w sztuce. To znaczy ten, kto tak dobitnie piętnuje grzech czy zło, tak jak właśnie Lewenstein, jako właśnie ten jeden z największych moralistów, przedstawiając takie jak gdyby skutki grzechu, dosłowny rozpad ciała, jest człowiekiem nieśmiałym, to już powiedziałem, ale jest też człowiekiem niezwykle wrażliwym, który po prostu nie zgadza się na zło w otaczającym go świecie. Nie akceptuje całej podłości życia, ułomności życia. Mówiąc w kategoriach moralnych, nie akceptuje grzechu i chce czy nie chce, że Lewenstein nie był świętym człowiekiem, czy mnichem, o czym wszyscy wiemy, ale jednak swoje sztuce zaczyna moralizować. I takie koło zataczam i znowu pytam bezczelnie Jacka. Jacku, nieśmiały to ty jesteś, wielkim artystą jesteś, ale czy twoją twórczość, niedaleko szukać te za przeproszeniem, durne kulturystki obsikiwane przez tego psa, które tutaj po lewej stronie namalowałeś, czy w gruncie rzeczy gdzieś na początku twojej sztuki, czy też na końcu, i nie tkwi postawa moralisty. Krótko mówiąc, nie chciałbyś takich kobiet we współczesnym świecie, nie chciałbyś tego rodzaju głupoty, nie chciałbyś tego rodzaju zachowań powierzchownych i niezbyt inteligentnych i w sposób czy bardziej groteskowy, czy bardziej umowny, po prostu reagujesz na to, co cię denerwuje w głowie. Tylko mówiąc, czy w gruncie rzeczy nie jesteś moralistą? Nie wiem, czy jestem moralistą, ale chcę powiedzieć taką rzecz, że jest jedna kwestia, to o czym mówisz, to jest właśnie kwestia wyboru języka. Znaczy ja, to może nie będzie akurat dotyczyło tej wystawy, ale powiem Państwu, że jako student zajmowałem się właśnie zupełnie czymś innym. Znaczy, a kończyłem studia i studiowałem w dosyć burzliwym czasie, bo ja skończyłem studia w roku 81. Niektórzy z nas pamiętają, jaki to był czas, od 80. 81. To naprawdę była gorączka. Wcześniej malowałem obrazy bardzo ekspresyjne i bardzo, i właśnie trochę abstrakcyjne. No i zajmowałem się jeszcze innymi rzeczami też, ale ten czas właściwie, to zaciśnienie tego czasu wymusiło na mnie takie przekonanie, że naprawdę muszę zmienić język, że język, który trzeba mówić, opowiadać o tych czasach, musi być właściwie stosunkowo prosty. To znaczy on może mieć komplikacje jakąś tam, może mieć takie, te obrazy mogą mieć drugie, trzecie albo czwarte dno, ale właściwie na początku ten tutaj, powiedzmy mówiąc w cudzysłowie, przekazu powinien być na tyle mocny i dojmujący, żeby właściwie z każdym mógł prowadzić dialog. Ja, jako młody chłopiec, próbowałem różne rzeczy, byłem
mogłem tak powiedzieć, nie będę za dużo powiedziane, ale weteranem rock'n'rolla, czyli występowałem na scenie, to byłem bardziej śmiały niż teraz. Prawda? I jedna rzecz, która z tego czasu mi utkwiła, co było właściwie podstawową rzeczą, że były różne te występy, koncerty, czy jak je tam nazwać, że bardzo ważną rzeczą jest, kiedy publiczność oddaje, prawda? I artysta wtedy jest właściwie, jeszcze się lepiej z tym czuje i jakoś, mówiąc w cudzysłowie, lepiej pracuje. Więc ja szukałem takiej drogi właściwie, żeby szukać kontaktu z widzami. I właśnie dla mnie wystawiałem naprawdę bardzo wielu miejscach, w różnych częściach świata. Najlepsze są dla mnie te wystawy właściwie, gdzie nikt mnie nie zna, nikt o mnie niczego nie wie, nie ma żadnego obciążenia, prawda, że jestem artystą stamtąd albo skądś tam, albo obciążony takim czy innym genotypem, prawda, jakimś tam artystycznym, tylko w tych miejscach, w których właściwie nikt o tym nic nie wie i ludzie reagują, ja to właściwie widzę, prawda, w jakiś sposób, znaczy, że właściwie to oddawanie jest dla mnie najważniejsze. Czy z tym się wiąże moralizowanie? Nie wiem, czy jestem właściwie, zawsze myślałem, ja właściwie się fascynowałem takimi ludźmi, którzy z kultury, zwłaszcza w kulturze francuskiej, którzy na pewno byli i moralistami, i jednocześnie pornografami. Był taki, tu ten obraz, który jeden z tych obrazów tutaj, który nazywa się klasyfikacja kobiet, nie według Restifa de la Breton, to jest właściwie egzemplifikacja tej mojej fascynacji tymi pisarzami. Bo to był jednocześnie, jak mówię, i moralista, ale jednocześnie prawdziwy pornograf, poprzednik de Sada, który też mnie fascynuje, ale to nie w sensie, mnie właśnie fascynuje de Sade jako filozoficznie, jako to właśnie w kulturze polskiej jest zupełnie nieobecna. I w moich pracach też tego nie ma, co nie wiem, czy na szczęście, czy nie na szczęście, gdzie właściwie ten jakby aspekt moralny i aspekt jakiś etyczny, który tak czy owa gdzieś tam towarzyszy zawsze twórczości, jak się ogląda obrazy, to właściwie jakiś tam zawsze można, jakoś można to zweksować na myślenie o obrazach w tą stronę. Otóż i ten Restif de la Breton, i taki był jeszcze jeden, nazywał się Grébillon młodszy, i właśnie de Sade, to są ludzie, którzy jakby posuwają się poza to właśnie. To jest właśnie fascynujące. Ja jak mówię, opowiadam o tym na sposób własny, groteskowy, więc siłą rzeczy odbieram też powagę, prawda? To jest jasne. To te rzeczy, które się wydawały kiedyś naprawdę bardzo poważne, teraz nic nie znaczą. Sam o tym mówiłeś, to rzeczywiście przybyszewszczyzna, to właściwie jest dosyć, to są jakieś milityki, powiedzmy sobie szczerze teraz, no, prawda? Natomiast no jest jakiś, jest kontekst historyczny, jest kontekst estetyczny też oczywiście, to jest jasne, prawda? Ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mówiłeś o Rubensteinie. Rubenstein, tu widzimy pracę Rubensteina z tego okresu, kiedy on właściwie zebrał z tak zwanym światem sztuki, to co się mówi teraz takie modne jest art world, prawda, i tak dalej. Rubenstein pojechał do Paryża jako gwiazda malarstwa, dostał nagrodę i za te figury osiowe, prawda, to były takie abstrakcyjne obrazy i gdyby to kontynuował, przypuszczalnie został pierwszym znanym szerokopolskim malarzem żyjącym w Paryżu, czy w Ameryce, czy gdzieś tam, ale jakieś coś go, jakieś cholerstwo go podkusiło i zajął się tym, czym się zajął właściwie, czyli właściwie postępował, znaczy ja mogę powiedzieć tak, że ja próbuję postępować właśnie podobnie, znaczy są jakieś konwencje, które porzucam, które się potem nie interesuje. Zdziwiony jestem pełną spójnością, bo jest tutaj taki bardzo stary obraz z 1983 roku, który jakoś właściwie zamknął wszystko to, co jest później, jak chodzi o sprawy kobiece i może tak powinno być. Okej. Cały czas ostro dyskutujemy o kobiecie demonicznej. Ale idąc dalej, no, czy ja będę tak spróbuję równie, nie że jesteś skromny, to jeszcze jesteś uczciwy, to już gorzej być nie może. I sobie to uświadomiłem, to znaczy, mamy w zbiorach Muzeum Literatury cykl Jana Rubensteina, który powstaje w stanie wojennym. To są te wszystkie grafiki dotyczące wypadków kopalni Wujek i tak dalej, i tak dalej. I teraz sobie uświadomiłem twoje grafiki z tego okresu, tych speakerów telewizyjnych w mundurach przedstawionych poprzez jak gdyby kart kineskopu, w którym szamocą się te ptaszyska, wrony czy dziewrony i tak dalej. I to mnie po prostu jeszcze raz umacnia w tym samym przekonaniu, że mniejsza moralizowanie, ale to jest po prostu imperatyw, że nie można siedzieć cicho, jeżeli rzeczywiście
dzieją się rzeczy okropne czy wstrętne. No i to by się to zdarzyło. Nie chcę tutaj sięgać do jakichś tam wspomnień styropianowych, ale mogły zachować się normalnie i siedzieć cicho w tym czasie, a nie robić w sztuce to, co robiły. I o tym też nie ma się tego wstydzić. Może przesadzać. Nie ma się tego wstydzić. Cicho jakbyś podmiotu. Okej, no właśnie, to znowu tak jest śmiało. Więc to mnie upewnia, że jednak tak jest. A wracając do twojej sztuki, może zmieniając, bo tak za poważnie się robi, co oznaczają w twoich obrazach, szczególnie tych małych, te muchy, które dolepiasz do twarzy portretowanych osób? Skąd one się wzięły twoje wyobraźni? Dlaczego łażą po tych twarzach? Jakie mają znaczenie symboliczne? O, to są pytania już poważnego historyka. Co z tymi muchami? Ja bardzo krótko odpowiem, otóż to jest fragment takiego cyklu, który nazywał się albo Zapomniani Celebryci, albo Celebryci i Muchy. To właściwie jest dość prosta odpowiedź, bo to są ci celebryci namalowani przeze mnie, właściwie przeze mnie wymyśleni. Najczęściej moje nazwisko, które wymyśliłem, prawda? Tak jak teraz też myślimy o jakichś ludziach, którzy byli właściwie znani jakiś czas temu, już nie znamy tych aktorów, zapominamy aktorów z lat Jerego Coopera, czy kogoś tam i tak dalej. Zapominamy tych aktorów z dawnych lat. I właśnie pomyślałem sobie, że jest jakiś, coś jest z tym smutnego oczywiście. Postanowiłem i to jak, trochę jak te portrety zapomniane, które właściwie są obłożone przez kurz, muchy i tak dalej. Jedną rzecz, to też nie jestem aż taki znowu pracowity, bo mogą to malować realistycznie jakoś, bo tę muchę po prostu namalować, ale pomyślałem sobie, że było to po prostu strata czasu, więc przy pomocy kilku złotych kupiłem w takim sklepie plastikowe muchy po prostu i je po prostu przykleiłem i cześć. No i to właściwie to dodaje, nie jest bardzo trudno mówić o swojej twórczości po prostu dlatego, że to mnie zawstydza, mówiąc szczerze. I muszę powiedzieć, że pomimo tych różnych wystaw, które miałem, właściwie zawsze starałem się unikać jakiegoś tłumaczenia, bo to właściwie, co miałem do powiedzenia, to już i co miałem, to już to zrobiłem oczywiście, zostawiam to Państwu i to jest właściwie... To jest właściwie unik. No nie, ale to co mam powiedzieć? No, naprawdę to jest dla mnie dojmująco trudna sytuacja. Nie, okej, okay, ale jeżeli mówisz, że masz przeszłość rokową, ja też się przyznam, że trochę taki mam. Jeżeli... takiego Boga tamtych lat, jak Jimi Hendrix, oblepiasz muchami, to po co to robisz? Żałujesz? Właściwie nie, to jest... Ja też miałem... Na letę, też niezły muzyk. Po co mu twarz oblepiasz muchami? Ale to właściwie jest na pewno przypadkowy, bo to właściwie myślałem o Tadeuszu na letę, ale to być może on jest dosyć podobny do niego. A, rozumiem. No niestety, ale to nie było los i do... I zły artystów jest taki sam właściwie. Tańczą... Masz taką grafikę, mężczyzna trochę podobny do Lenina. No, ale to jest sama zasada. To jest trochę coś innego, ta grafika, to właściwie jest trochę o czymś innym. Tutaj właściwie jest ta jakaś smutna i nieudniona dolegliwość losu, którą te muchy, tak powiem, uosabiają. Nie jesteś już przez menem, ani rok menem. Ja muszę powiedzieć szczerze, że znaczy nie jestem już od dawna i wcale tego właśnie nie żałuję, nawet lepiej dla... Państwa, bo gdybym miał występować, to na pewno to musicie Państwo nie zatrzymać tak. Ja tylko katuję, że jakiś czas się pracuje, mam taki instrument i katuję sąsiadów. No, właściwie jestem chyba powszechnie znienawidzony na okolicy z tego powodu. No, ale... Natomiast to jest... Też się tylko taki, że tak mimo muzyce właściwie, to ja jak mówię, no właściwie kiedy pracuję, praktycznie nie słucham muzyki. Dlatego, że naprawdę lubię muzykę poważną, tak to się stało, że teraz tak właśnie jest ze mną od wielu lat. Ale gdybym miał jej słuchać, to wtedy właśnie muszę przestać pracować. A to nie ma się mówić, nie jest jakoś tak ciekawe, na te detale. Jako artysta masz wielką wyobraźnię, więc możesz sobie wyobrazić, że nie ma na sali ani twojej żony, ani mojej. Moje pytanie brzmi, czy boisz się kobiet? No, oczywiście. To więc ja muszę powiedzieć taką rzecz, że kiedyś miałem wystawę chyba w Kielcach. Podeszła do mnie taka pani, która potem okazała się była psychiatrą. I oglądając moje prace, to były graffiti. I właściwie to nie był, to był właśnie zestaw grafik z różnych lat. Znaczy, tam nie było, one jakoś nie były tematycznie wybierane, prawda? I ona mi powiedziała, że jej zdaniem mam jakiś poważny kłopot oczywiście i że się boję kobiet. A ja jej na to mówię, że pani, a kto się nie boi kobiet?
Jasne. Ja myślę, Jacku, że trzeba było aktywizować, że to realne, publiczność. Jeśli nikt zadaje się pytania, nie może tutaj zadawać. Jest mikrofon tak. Wygody. Proszę Państwa, takim naszym zwyczajem, nie tylko wizerzowym, jest zaproszenie Państwa do rozmowy o kończącej się wystawie. Nie byle gratka, bo jest to artysta Jacek Zroka i kurator wystawy. Czy chcą się Państwo włączyć do Ja tylko powiem jedno, proszę Państwa, bo zawsze jest, to tak jak są te pytania, prawda, to zawsze spodziewam się i zawsze najczęściej to jest takie pytanie, czy można otworzyć okno. Nie, ja mam inne pytanie, bo troszkę nam pomknął ten wątek, tutaj jak mówiłeś o tym, że...